Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór, namaste. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 137 rytuału dla Matki Ziemi, burzowej pełni księżyca z dnia 21 lipca 2024 roku, czyli roku smoka. Był to oczywiście również czas 7 rytuału za dusze zwierząt oraz 7 rytuału za drzewa. Po tym rytuale nastąpił rytuał świec intencyjnych. Ja będę miała okna otwarte, mam nadzieję, że nie będzie to jakichś wielkich odgłosów z zewnątrz, bo jest tak niesamowicie gorąco, że potrzebny jest przeciąg. No, mam nadzieję, że ten żywioł powietrza będzie również na mnie dobrze wpływał, na komunikację i przekazanie tego wszystkiego, co ważne. Zaczynajmy więc. Burzowa pełnia księżyca to był taki moment w energii, który... Muszę Ci powiedzieć, że już kilka dni wcześniej były wyczuwalne bardzo, bardzo takie agresywne wibracje. Tak jakby wszystkie rzeczy nagle wychodziły na powierzchnię i powodowały między nami ludźmi różne konflikty. Ale oczywiście konflikty, jeżeli mają takie drugie dno, tak można powiedzieć, czyli wnoszą coś konstruktywnie do naszego życia, mogą być bardzo pomocne, ponieważ w czasie konfliktu spotykają się dwie strony, dwa sposoby patrzenia na coś i gdy znajdziemy to porozumienie w tym konflikcie, to może nastąpić takie rozładowanie, jak taka cisza przed burzą, później burza i cisza po burzę. To jest pozytywne podejście do konfliktów. Większość ludzi jednak nie potrafi przechodzić przez konflikt, przez te wszystkie etapy konfliktu, czyli cisza przed burzą, burza i potem cisza i harmonia po burzy. Większość ludzi ma zatrzymania albo na tym pierwszym poziomie, albo na tym drugim poziomie i dojście do tego trzeciego poziomu jest dla wielu z nas bardzo trudne, czyli do zrozumienia wzajemnego, znalezienia tej mądrości ukrytej w tym konflikcie. Może czasami spojrzenia na coś z innej perspektywy. I te energie były bardzo wyczuwalne przed 21 lipca. Czyli wiele osób z Was pisało do mnie o konfliktach w ich własnym otoczeniu, ale również te konflikty były wszędzie. Praktycznie zaczynając od ludzi na ulicy, po takie odgłosy różnych agresywnych rozmów, agresywnych momentów międzyludzkich przede wszystkim, chociaż u zwierząt to było również odczuwalne. Bardzo często przed tą pełnią księżyca widziałam, jak koty walczą ze sobą, jak psy tak jak gdyby atakują się wzajemnie. To było niesamowicie wyczuwalne globalnie. I teraz tak, jeżeli przed tą pełnią księżyca albo tuż w okolicach pełni, albo tuż po pełni, w Twoim życiu nastąpiły jakiekolwiek konflikty, to zadaj sobie takie głębokie pytanie. Jaki był tego cel wyższy? Czyli czy ten konflikt powstał, bo ktoś mi coś tam wysłał, jakieś złe energie, albo takie spojrzenie, o ja nie jestem winna, o to ktoś inny jest winny, albo ja nie jestem winien, ktoś inny jest winny, to nie jest dobre spojrzenie. Trzeba na to popatrzeć tak z tej pozycji orła, czyli patrzymy na to z góry i wyciągamy z tego konfliktu mądre wnioski na naszą przyszłą drogę. Dlaczego? Ponieważ to wszystko ma głębsze znaczenie. To nie jest tak, że coś dzieje się przypadkowo. I zwróć uwagę, 21 mamy ukrytą symbolikę, czyli 21, 7 i potem 2024, czyli 8. Jest to pełnia przed portalem 888, czyli brama lwa normalnie to jest 88, 8 sierpnia, natomiast w tym roku mamy portal 888, ponieważ również rok daje nam 8. I teraz jak popatrzymy sobie na to w energii, to mamy tak, 21 jako symbol wszechświata, te osoby z Was, które wracają sobie do ceremonii, które stworzyłam jako klucze do szczęścia na mojej stronie bucardimaria.com, które są zawsze aktualne i będą Cię prowadzić do realizacji siebie i odnalezienia drogi, właściwych rozwiązań i podejmowania mądrych decyzji życiowych. To tam, szczególnie w ceremoniach, które są w tej serii wyższej, czyli seria zaawansowana, powyżej 200, mamy tą symbolikę 21. 21, wszechświat jako uniwersum, czyli na kartach Crowley'a, ja się opieram oczywiście na tych kartach, już wiele razy to mówiłam, ponieważ one mają tą symbolikę najbardziej zbliżoną do starożytnego Egiptu, czy do mitycznej Atlantydy, dlatego się na nich opieram. Nie dlatego, że mam jakieś szczególne umiłowanie do autora, jak niektóre osoby myślą i sobie tam piszą na forach. Dobrze, więc 21. Na tej karcie mamy nagą kobietę, która jest uwolniona z wszystkich krępujących ją więzów. Na tej karcie mamy również węża, który już nie może jej ukąsić, ponieważ spełnił on swoją rolę. Ta przemiana, transformacja nastąpiła. Ta kobieta jest naga, czyli nie ma masek, nie ma ubrania, nie gra żadnej roli. Ona jest w pełni sobą i jest uwolniona, bo sama się uwolniła ze wszystkich krępujących ją więzów. Zwróć uwagę, że karta 21 w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia to jest ta ostatnia karta, czyli ostatnie najwyższe arkanum. I popatrz, my mamy teraz szczególny moment. Mamy moment apokalipsy, boskiego sądu. Mamy moment, gdzie ważą się losy ziemi, ludzkości, naszej cywilizacji aktualnej. I teraz to wszystko nie jest przypadek, że mamy tą pełnię burz 21. Teraz, za chwileczkę, będziemy mieć Lamas 31.7. Za chwileczkę później mamy bursztynowy nów księżyca tuż przed portalem 888. Dla tych osób z Was, które są na moim kanale nadawczym na Telegramie, to Wy już dokładnie wszystko wiecie, bo jesteśmy na bieżąco praktycznie codziennie ze wszystkim, co ważne, to wiecie, jakie energie są teraz przed tym portalem 888. I ta pełnia burz dla mnie była takim momentem decydującym. To jest czas, ta energia jest jeszcze troszeczkę wyczuwalna. Myślę, że będzie aż do Lamas. Tak można pewne procesy przejść. Ta pełnia burz była takim wywołaniem burzy w Twoim również życiu. Czyli wszystkie rzeczy, które się wydarzyły przed tą pełnią, w czasie tej pełni i teraz po tej pełni do Lamas, do 31, mają dla Ciebie ogromne znaczenie. I teraz może tutaj być tak, powtórka z rozrywki, czyli wyjdą na powierzchnię znowu stare sprawy, wyjdą na powierzchnię stare konflikty, wyjdą na powierzchnię różne Twoje słabości, strachy, obawy, niepewności, poczucie niższej wartości, czy jakiekolwiek kompleksy, czy wszystko, co masz już dawno przepracowane, albo co masz za sobą i co Ci się wydaje, że już jest odhaczone. To może być nawrót różnych nawyków, nałogów, ale mogą też pojawić się stare osoby w Twoim życiu, na które musisz popatrzeć z innej perspektywy. Bo dokładnie teraz masz szansę, żeby zobaczyć prawdę, czyli rozbicie iluzji, zobaczenie tego prawdziwego oblicza danego człowieka. I teraz to może być szokujące, może być tak, że osoby, którym ufałaś, ufałeś przez lata, że można było z nimi niby, że konie kraść, nagle zobaczysz te osoby w innym świetle. I odwrotnie, może być tak, że ktoś był dla Ciebie taki z góry skreślony, bo Ci się wydawało, że ta osoba jest taka i nie chcesz z tą osobą mieć nic wspólnego. Może nastąpić coś takiego, że ta osoba wróci do Twojego życia i zobaczysz ją dzisiaj inaczej. Zobaczysz ją dzisiaj zupełnie inaczej, w innym świetle, może z większym zrozumieniem, empatią i może dojść do takiego przestawienia figur na Twojej planszy. Czyli te osoby, które uważałaś albo uważałeś za te, które Ci sprzyjają, które cię wspierają, które w jakimś stopniu chcesz z nimi dalej iść przez życie, może się okazać, że z tego życia powinny odejść, bo miały na przykład na ciebie zły wpływ. Albo widziałeś, czy widziałeś je z innej perspektywy, w tym pięknym i złotym świetle, a okazuje się, że nagle tutaj coś wychodzi na powierzchnię. To może dotyczyć również osób, których słuchasz, które oglądasz, które uważałeś czy uważałeś za jakiś autorytet. Może się okazać, że teraz pryśnie ta bańka mydlana, że pryśnie ta iluzja i zobaczysz tą prawdę, że to jednak nie wszystko złoto, co się świeci na filmie, albo nie każdy, kto sobie piórka tam przypina, to już jest tym wcieleniem anielskim. I odwrotnie, ktoś, kto budził w tobie na przykład jakieś negatywne emocje, jakieś negatywne takie odczucia, nagle zobaczysz tą osobę z innego punktu widzenia i ona może zacząć cię przyciągać. Więc bądź na to otwarta, bądź na to otwarty, ponieważ to jest moment taki bardzo, bardzo przełomowy, że wiele rzeczy odejdzie z twojego życia, żeby zrobić miejsce na nowe, ale również wiele starych spraw ponownie przewinie się przez scenę, przez arenę twojego życia, żeby popatrzeć na nie z innej perspektywy. I teraz tak, popatrzeć na nie z innej perspektywy. Co to oznacza? Ja już dzisiaj o tym mówiłam na Telegramie do tych osób z was, które mnie tam obserwują, że mogą wychodzić na powierzchnię stare rzeczy, które wydaje nam się, że już mamy za sobą. Tak jakby wszechświat sprawdzał nas teraz przed tym portalem 888, jak my zareagujemy na pewne sprawy. Czyli coś tam miało miejsce rok temu, przepracowaliśmy to, odhaczone, już żeśmy o tym zapomnieli, rany się zagoiły. Nagle nie wiadomo skąd, teraz przed tym portalem coś wyskoczy, jak nie wiem, coś tam z pudełka, pajac z pudełka. I jaka będzie twoja reakcja? Jak dzisiaj zareagujesz na tą osobę, na tą sytuację, na wspomnienie tego, na te energie, które napłyną? Moja rada jest taka, postaraj się zareagować zgodnie z twoim sercem i z tym, kim jesteś dzisiaj. Nie pozwól na to, żeby te stare śmieci, to stare bagno, które już masz przepracowane, żeby ono cię ponownie wciągnęło do swojego wnętrza. Czyli dzisiaj jesteś już innym człowiekiem. Ty masz za sobą już jakiś proces. Jakiś proces został ukończony, więc nie wracaj do tego starego. Tylko z tej pozycji, tego człowieka, którym jesteś dzisiaj, podejmuj mądre decyzje. Decyzje tej osoby, którą jesteś dzisiaj. Jeszcze raz, żebyśmy się dobrze rozumieli. Czyli wychodzi jakiś starość na powierzchnię i twoja pierwsza reakcja jest taka, przypomina się ten ból, przypomina się to cierpienie, przypomina się to te wszystkie burzliwe momenty, niefajne momenty i pierwsze, co się aktywuje w tobie, to znowu te same reakcje, czyli te stare mechanizmy będą chciały się powtórzyć, żeby się zapisać na nowo. Ale ty widzisz, okej, to są przecież te starocie. Przecież to już dawno o tym zapomniałam, dawno o tym zapomniałem. Skąd to nagle tutaj znowu? I w tym momencie już jest ta czerwona lampka alarmowa. Okej, wszechświat mi coś podsuwa, od czego mam się uwolnić raz na zawsze. I to jest mój ostatni egzamin. Jeżeli zdam ten egzamin, to ta rzecz odejdzie na zawsze. Jeżeli nie zdam tego egzaminu i zareaguję w ten stary sposób, czyli tak jak reagowałam, czy reagowałem rok temu, 2 lata, 10 lat temu, na tą sytuację reagowałam tak czy inaczej, albo reagowałem tak czy inaczej, jeżeli ponownie teraz, w tym momencie egzaminu tak zareagujesz, no to znowu się zapiszę i trzeba będzie może rok czekać, albo dłużej, żeby znów móc przejść na wyższy poziom. Czyli moja rada jest taka, wszystkie starocie, które wypływają jako egzamin od wszechświata. Żeby sprawdzić, czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy, żeby przejść na ten wyższy poziom twojej świadomości w czasie portalu 888. I teraz te rzeczy na pewno aż do samego portalu, czyli do 8 sierpnia będą wypływać. Okej, idziemy dalej. Wracamy teraz do naszej pełni. Pełnia księżyca, burzowa pełnia, czyli tak jak powiedziałam, burza się pojawia po coś, żeby coś rozładować, żeby coś oczyścić i żeby wprowadzić to nowe i pozytywne. I teraz tak, skupimy się na przesłaniu, czyli mamy tak, 137 rytuał dla Matki Ziemi. Co tutaj widzisz? Z moich ceremonii, myślę, że masz to już w małym palcu, ale powtórzymy sobie tak najważniejsze rzeczy. Jedynka, czyli mak, mak transcendentny. Mak transcendentny to nie jest ani biały mak, ani czarny mak. Mak transcendentny, ja go nazywam tym magiem złotym, czyli magiem, który idzie ścieżką świadomości i mądrości wyższej. Czyli uwaga, ani nie jest to biały mak, ani nie jest to czarny mak. Jakie to ma przesłanie dla Ciebie? Teraz ten czas, burzowa pełnia i teraz przed portalem. Bądź świadomym magiem. Bądź świadoma czy świadom wszystkich swoich myśli, słów i działań. Wszystkich Twoich talentów, wszystkich narzędzi, które stają do Twojej dyspozycji, żeby wpłynąć na ten świat i wszechświat. Każdy z nas codziennie coś kreuje. Co kreujesz teraz w Twoim życiu, przed portalem? Co wykreujesz w czasie portalu, na przykład na rytuale ze mną, na portal 888? Co chcesz wykreować, co chcesz zamówić we wszechświecie, kiedy ma to zostać dostarczone. Ta energia już teraz cały czas stoi do Twojej dyspozycji. Potem mamy trójkę cesarzowa, czyli miłość bezwarunkowa, albo możemy na to popatrzeć jako to coś, co wypływa z głębi serca, bo to coś, co wypływa z głębi serca, jest zgodny z Twoją duszą. Serce jest tym domem duszy. Idziemy dalej. Razem daje nam to trzynastkę. Trzynastka to śmierć, która jest jednocześnie nowym początkiem. Czyli co musi umrzeć i odejść, żeby zrobić miejsce dla nowego. Mówiłam przed chwileczką. Wypłynął na powierzchnię starocie, żeby Ci pokazać, co musi odejść z Twojego życia, żeby zrobić miejsce dla nowego. Nie da się zatrzymać starego i jednocześnie przyjąć to nowe. Trzeba zrobić miejsce, czyli pewne rzeczy muszą odejść. Co powinno odejść z Twojego życia? Co Cię ogranicza? Co Cię blokuje? Co powoduje, że czujesz się nieszczęśliwa albo nieszczęśliwy? Albo w jakikolwiek sposób Cię zniewala? Co Cię zniewala? Co jest skostniałe? Skostniałe mogą być poglądy na przykład. Żeśmy się uparli i to jest nasze zdanie i koniec i nawet jak tutaj nie wiadomo co się dzieje i wszechświat nam pokazuje inne drogi, inne rozwiązanie, to my jak taki, nie wiem, baran z zamkniętymi oczami po prostu cały czas walimy w mur, że a tam jest przejście, tam jest droga. To jest skostnienie w poglądach, w myśleniu. To jest skostnienie, a każde skostnienie prędzej czy później doprowadzi do śmierci. Czyli jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, to musisz mieć elastyczność. Elastyczność w Twojej świadomości, w Twoim dążeniu do różnych celów. Jeżeli masz skostnienie i takie uparcie się na jedno, to prędzej czy później to umrze. Umrze to marzenie, umrze to pragnienie. Jeżeli tutaj masz jakiekolwiek pytania, to pamiętaj, pytaj w komentarzach. Czy słuchasz tego na Telegramie, czy słuchasz tego na YouTube? W komentarzach jest miejsce na pytania, również na moim blogu bucardimaria.com. Ok, idziemy dalej. Teraz mamy jeszcze siódemkę, 137 rytuał dla Matki Ziemi. I ta siódemka się powtarza, ponieważ 7 rytuał za dusze zwierząt, 7 rytuał za drzewa, 21.7, 21, no to oczywiście wiadomo, że to również 7 w tym schowana, no i 7 jako miesiąc lipiec, czyli 7. Znowu wracamy do naszych ceremonii i do tych wszystkich przesłań symbolicznych. Pamiętaj również, że ja teraz cały czas na bieżąco nie nagrywam już ceremonii, ale nagrywam dla Ciebie coś bardzo podobnego, czyli symbolikę. Symbolika ukryta w trylogii, czyli w mojej powieści. W tych różnych częściach mojej powieści. Symbolika to są klucze do znaków, które daje Ci wszechświat albo które dają Ci anioły na Twojej drodze. Czyli tutaj koncentruję się na tym, żeby przekazać Ci znaczenie różnych symboli. Barwy, kształt, zapach, rośliny, zwierzęta, sytuacje i tym podobne, bo gdy coś takiego pojawi się w Twoim życiu, to znając symbolikę, odczytasz przesłanie, które dają Ci anioły. Czyli będzie wiadomo, że okej, to się pojawia, muszę uważać, bo idę na przykład w kierunku ślepego zaułka. Symbolika jest na tej samej stronie co ceremonie, czyli bucardimaria.com, tylko że w zakładce trylogia. Ceremonie są w zakładce ceremonie, a trylogia jest w zakładce trylogia i tam masz pod zakładkę symbolika trylogii. Jak masz dostęp do całej trylogii, to masz do wszystkiego tego dostęp. Jak masz dostęp do ceremonii, to masz dostęp do wszystkiego, co związane z ceremoniami. Ok? To są dwa różne jak gdyby kanały. I teraz tak, ta siódemka. Siódemka to rydwan, wóz, powóz. To jest przygotowanie do długiej drogi, żeby wyruszyć w nową drogę, która przebiega po królewskim złotym trakcie świadomości. Trzeba się odpowiednio przygotować. I to jest teraz ten moment przygotowania. Przygotowujesz się, żeby wyruszyć w odpowiednim momencie, który zostanie Ci wskazany i podążasz Twoją nową drogą. I to nie jest przypadek, portal 8.8. Ósemka jako ten symbol nieskończoności. Gdzieś coś się zaczyna, potem zatacza te dwa kręgi i kończy się w jakimś tym samym miejscu, tak można powiedzieć. Ale to nie jest to samo miejsce, tylko to już jest miejsce jak gdyby wyżej, ale można również niżej. I teraz tak, jeżeli dobrze przygotujesz się do Twojej drogi, to nic nie będzie w stanie Cię zatrzymać. Pamiętasz, mieliśmy przepiękne ceremonie na ten temat, gdzie ta siódemka była aktywna, gdzie omawiałam tą symbolikę rydwanu, o tym, jak to jest ważne, bo jeżeli wyruszysz za wcześnie, no to może być tak, że po drodze Ci zabraknie prowiantu albo energii. Jeżeli wyruszysz za późno, to możesz być za późno w danym miejscu. A żeby podążać Twoją drogą, Twojego powołania, zrealizować Twoje cele, ale również osiągnąć szczęście i spełnienie, trzeba być we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Czyli ta siódemka jako to przygotowanie do drogi. Dla mnie ta siódemka jest przygotowaniem do tego portalu i przejścia na wyższy poziom. Jestem pewna, że większość ludzi prześpi ten czas. Bo większość ludzi teraz ma w głowie tylko wakacje, drinki, jakieś tam imprezy i tak dalej, a potem przyjadą z tych wakacji, będzie wrzesień i tak ojej, no tak no rok się już kończy, no i a gdzie moje marzenia tam noworoczne? No większość ludzi po prostu tak ten czas spędzi. Zamiast odpowiednio teraz pójść w tym czasie od tej pełni poprzez Lamas, poprzez portal 888, no to oni się obudzą kiedyś tam w październiku. I wielkie oczy, no już się kończy rok. Dobrze, idziemy dalej. Jeżeli tego słuchasz, to nie należysz do takich osób i Tobie się uda odpowiednio tę energię wykorzystać, bo oczywiście, że można jechać na urlop i to wszystko realizować w czasie urlopu, ale trzeba o tym wiedzieć. Teraz, co może wydarzyło się w czasie tego rytuału, bo tutaj już mamy omówione 21 jako wszechświat, 7 jako rydwan, 1 maga, 3 cesarzową, 7 znowu jako rydwan, 13 jako śmierć i nowy początek, no i tą 8 jako ten symbol harmonii, balansu, ale również boskiego sądu, bo ten boski sąd nadal trwa. On nadal trwa. Może się komuś tam wydaje, o coś tam, no to się może obudzić gdzieś tam, kiedyś w odpowiednim miejscu do swojego przekonania, do swojej świadomości. I teraz tak, co się wydarzyło w czasie rytuału? Ten rytuał dla Matki Ziemi przeprowadziłam w magicznej oazie i muszę Ci powiedzieć, że był zupełnie inny niż rytuały poprzednie. Jeżeli sobie patrzymy na te wszystkie lata, bo patrz, to już jest 137 rytuał dla Matki Ziemi, więc 137 miesięcy, żeśmy się spotykali na rytuałach dla Matki Ziemi co miesiąc na pełni księżyca. W pełni księżyca. 137 miesięcy. By to sobie, może warto sobie uświadomić, jaki to jest czas. I teraz tak. Każdy z rytuałów był inny, naturalnie, ale były takie etapy, gdzie widać było podobieństwo, na przykład kreowanie, tam, czy oczyszczanie, czy jakieś tam wzmacnianie, czy wysiewanie, czy sąd Boży. Różne etapy mamy za sobą, ale ten rytuał był inny, dlatego że ten rytuał był przede wszystkim w złotej energii, czyli energia świadomości, patrz, energia królewskiego złotego traktu, karta Rydwan, złota energia widoczna na tej karcie 21, czyli uniwersum, to wyzwolenie się, ale oczywiście mamy również tego złotego maga, transcendentnego i jakby na to nie patrzeć, na karcie śmierci również mamy dosyć dużo złotego żółtego i tym razem ten rytuał był taki, można powiedzieć, bardzo cichy, bardzo spokojny, w takim pełnym zaufaniu, że to, co się dzieje, jest właściwe. I to było takie zderzenie się troszeczkę z rzeczywistością, ponieważ wokół czuć było tą energię tej burzowej pełni, czyli tak ludzie się tam kłócili między sobą i różne były takie agresywne wibracje wokół. I nagle ten rytuał jako taka cisza. Taka cisza, można powiedzieć, przed burzą albo już po burzy. I w czasie tego rytuału był tylko jeden, jedyny element, czyli oczywiście mieliśmy znowu początek, czyli stworzenie magicznego kręgu, przywołanie żywiołów, przywołanie wojowników. To wszystko było tak samo jak na wszystkich rytuałach i tak samo koniec, czyli gest kwiatów, pożegnanie tych żywiołów i usunięcie magicznego kręgu. Ale w czasie tego rytuału była cisza. Była cisza wypełniona złotą energią i jedna jedyna rzecz, która się wydarzyła, to było zasilenie siłą, mocą, odwagą, wiarą, nadzieją, zaufaniem wszystkich ludzi, uwaga, ludzi, którzy chronią przejawy życia tutaj na ziemi. Czyli obrońców życia na ziemi. Co jest życiem na ziemi? To mogą być ludzie, którzy, nie wiem, ratują jakieś tam zwierzęta z jakichś trudnych sytuacji, w których się znajdują, którzy leczą, którzy sadzą lasy, którzy pielęgnują ogrody, którzy dbają o insekty, o ptaki, wystawiają im wodę, czy jedzenie, czy cokolwiek innego. Czyli tutaj możemy sobie to interpretować jak chcemy. Każdy z nas w głębi serca wie, co to znaczy ochrona życia. Czyli nie zabijaj. Czyli jesteś tą istotą rozumną, tą istotą wyższą, tak można powiedzieć, w tym znaczeniu tej... tych możliwości, które daje nam również dzisiaj cywilizacja i niektórzy wykorzystują to do konsumpcji, niszczenia, używania itd., a niektórzy wykorzystują to do ochrony życia. I taką ochroną życia jest nawet to, że podlejesz jakieś tam kwiaty, które wysychają. Taką ochroną życia jest to, że ktoś wyrzuci kwiatek na śmietnik, a ty go zabierzesz do domu. Ktoś, nie wiem, wyrzuci kocięta gdzieś tam, a ty je, nie wiem, zabierzesz do domu i tam dokarmiasz, czy cokolwiek innego. Ochrona życia, wszystkiego, co żyje. Czyli i roślin, i owadów, i ptaków, i zwierząt. Tak można to ogólnie powiedzieć. Oczywiście dla ciebie ochrona życia może mieć jakieś szczególne znaczenie, a dla kogoś innego inne. Myślę, że w każdym z nas, kto ma w sobie dużo światła, jest bardzo aktywny taki instynkt, w cudzysłowie, czyli taka energia, żeby chronić tych, co są słabsi, tych, co nie mogą się obronić, tych, którzy są w jakiejś tam trudnej sytuacji, w trudnych warunkach. I to jest właśnie też ta ochrona życia. Tutaj nie chodzi o złe interpretacje. Nie chodzi mi tutaj o jakieś tam polityczne rozgrywki, czy coś w tym sensie. W głębi serca wiesz, co oznacza ochrona życia. I przejawów wszelkiego boskiego życia tutaj na ziemi. Czyli różnorodność, to, co żyje wokół nas. To, co żyje. Czym my jesteśmy? To może być również ochrona własnego ciała. Przecież w tobie też żyją tysiące komórek. Dbasz o nie? Czy je zabijasz jakimiś używkami, jakimiś nie wiadomo czym? To też może być forma ochrony życia. Czyli w czasie tego rytuału na to muszę zwrócić szczególną uwagę, że to było wsparcie od źródła, wsparcie od wszechświata dla tych, którzy czy tam w danym momencie, czy też ich celem, ich życia, ich bycia tutaj na ziemi jest ta ochrona życia. Tutaj można nawiązać znowu do tego filmu Assassin's Creed, czy jak się tam wymawia. Chodzi o to credo. Credo, wolna wola, życie, boskość, przejawy życia. Ok, idziemy dalej. Co miało miejsce jako następny? No właściwie na tym się zakończył nasz rytuał dla Matki Ziemi. I nie mam nic, co mogłabym tutaj dodać, albo co mogłabym tutaj mniej powiedzieć. Czyli rytuał się zakończył. Po tym rytuale jeszcze przez 2 dni te energie były bardzo, bardzo silne. Teraz są troszeczkę słabsze, ale nadal są. No i idziemy w kierunku Lamas, czyli mamy również rytuał wspólny. Mówiłam o tym dzisiaj na Telegramie, żeby sobie skoncentrować się na wdzięczności. Wdzięczność jako forma zapłaty za zamówienia, które składasz do wszechświata. Pamiętasz, była taka ceremonia z tymiankowych wzgórz, jak coś zamówić, jak podać właściwy adres, ustalić termin dostawy i jak zapłacić za to zamówienie, żeby mogło zostać dostarczone. Dokładnie tutaj na tych energiach koncentrujemy się teraz w okolicach Lamas, czyli 31 i potem na Nowiu, bo Nów to oczywiście jest ta nowa energia już przed portalem 8.8, no i oczywiście później nasz portal. I to wszystko. I pamiętaj jeszcze o tym, że teraz w tym momencie, jak i przede wszystkim w momencie samego portalu, w czasie portalu 8.8.8, pamiętaj o tym, żeby zrobić coś dobrego dla Ziemi, dla świata. Tutaj masz, ja ci daję właściwie 2 możliwości. Jedna możliwość to jest wsparcie dla magicznej oazy na odnowienie i rozszerzenie. I druga możliwość to jest stowarzyszenie OnoSemina.org, by realizować nasze cele statusowe jako organizacji pożytku publicznego i chronić lasy z całą ich bioróżnorodnością, ale również sadzić nowe lasy. Na zasadzie używasz papier w większości jest z drzew, czyli jeżeli używam papieru, to sadzę drzewo. I to wszystko, co chciałam ci dzisiaj powiedzieć. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.